O miasto, coś jest jednym obronnym kościołem. O miasto całe w przeszłości. Ty, co nad krwawej woli urastasz cokołem. O miasto z jasnym czołem, bez złości. O miasto, gdzie się cicho stąpa wśród pamiątek. O miasto, o którego dziejach słuchy chodzą, ale kto zna twój początek? Idą czasy, a ty trwasz, bo tobie nie potrzeba organów, kadzideł. Ty na przybysza nie zastawiasz sideł, by jego zmysły w niewolę brać. Ty na przybysza z góry spojrzysz i każesz stać. Jeśli wytrzymał ten wzrok twardy, jeżeli nisko schylił kark pod ostrą bramą, wtedy go wjedziesz w środek grodu. Palec na ustach trzymasz, milczysz, wciąż to samo. A on podniesie czoło i pierś jak sztandar rozepnie i pójdzie jak żołnierz awangardy i już od twoich śniegów nie oślepnie. I już w nim twoje możne milczenie urasta. Stanie mały pośród korowodu twych słów z kamienia. Skąd masz te światła, co się w nocy kładą, choć noc jest czarna na twoje fasady? Skąd ty to bierzesz, że formę nieładną umiesz wyginać jak gest kwiatu blady? Kto cię nauczył pośrodku zagłady nieśmiertelności tajemnej zasady? Że miłość otuloną w szatę nieufności tak schowałeś głęboko jak hostię w ołtarze, a na obliczu nie masz jej, bo na twym czole płoną dostojne męczeństwa uczywa. A miłość trwa w podziemnym żarze, jako milczący wulkan żywa. Jeżeli mówimy o Matce Boskiej Ostrobramskiej, będącej tutaj w Wilnie, w Ostrej Bramie, to oczywiście myślimy zawsze o wszystkich Polakach, nie tylko o Polakach mieszkających na Wileńszczyźnie, ale dla Wileńszczyzny, dla Kresów, dla ziemi wileńskiej ta Madonna jest najważniejsza, dlatego że ona jest ich opatrznością, ona strzeże ich rodziny. We wszystkich swoich bólach, strapieniach, tęsknotach oni się zwracają do tej właśnie, która świeci w Ostrej Bramie, do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Z otuchą tam przychodzą, i przed nią właśnie swoje żale wymawiają, swoje troski opowiadają, mówią też właśnie o swoich radościach. Jest taki zwyczaj, że polskie młode pary właśnie tam idą do tej kaplicy ostrobramskiej i tam tej Matce Boskiej oddają się w opiekę. Królująca z wysoka nad murami naszymi, rzuć promienny blask oka, spojrzyj, Matko, ku ziemi. Tu w błagalnym rozgwarze płynie modła w przestrzeni. Tu sieroty, nędzarze, tu na duszy strapieni. Ich nadzieja jedyna, twoja litość matczyna. Znasz, co w myślach się mieści i co w sercach nam pała. Znasz tajniki boleści, boś ty sama bolała. Wiesz, kto ulgi udziela. Niechże Syn twój, Bóg człowiek, choć promykiem wesela łzy osusza nam z powiek. Niech się wstawi do Syna twoja litość matczyna. Matko, poprawiająca świat skrzywdzony, Matko lekiem nasycająca bandaże, przed tobą stajemy zatrwożeni, obroń. Po raz pierwszy Ostra Brama wzmiankowana jest w przywileju nadanym mieszczanom wileńskim przez króla Aleksandra Jagiellończyka 6 września 1503 roku. Należała do zespołu 9 bram miejskich i murów obronnych wznoszonych w latach 1503-1522. W XVI wieku na każdej bramie umieszczono obraz jakiegoś świętego. Na bramie Miednickiej, później nazwanej Ostrą, po litewsku Austros Wartaj, czyli Brama Zaranna, był to od początku obraz Matki Bożej. Jaki? Nie wiadomo, gdyż wystawiony na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, z czasem uległ zniszczeniu. W
roku 1622, tuż przy Ostrej Bramie, osiedlili się ojcowie karmelici, którzy w roku 1650 wybudowali kościół pod wezwaniem świętej Teresy. Chyba wkrótce potem sprowadzili obecnie czczony tu obraz, dla którego w roku 1671 wznieśli nad Ostrą Bramą drewnianą kaplicę. Istnieją dwie hipotezy o genezie obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, zwanej również Matką Miłosierdzia. Według pierwszej namalował go w latach 1620-1630 krakowski malarz Łukasz Porębski, wykształcony w pracowniach mistrzów włoskich. Wykonany przez niego w roku 1624 dla kościoła Bożego Ciała w Krakowie obraz Matki Bożej bez Dzieciątka jest uderzająco podobny do wizerunku z Ostrej Bramy. Druga hipoteza, preferowana obecnie, mówi o pochodzeniu litewskim obrazu, bo namalowanego na deskach dębowych pokrytych cienkim gruntem kredowym, co charakteryzowało malarstwo w północnej części Rzeczypospolitej, a nie spotykane było w Małopolsce, zaś pierwowzorem mógł być miedzioryt flamandczyka Martina de Vosa z początku XVI wieku. Łukasz Porębski musiał znać malarstwo de Vosa i też mógł się na nim wzorować. Jak tam Lurd, Fatima, Częstochowa, tak i Ostra Brama. Pierwsze cuda odnotowano w Ostrej Bramie w roku 1663 i odtąd staje się ona znana, a jej znaczenie rośnie. Upłynie jednak kilka dziesięcioleci, nim obraz Matki Bożej Ostrobramskiej będzie dla Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wilna tym, czym pani Jasnogórska dla korony. Im otrzyma tytuł litewskiej księżnej i nazywany będzie towarzyszką częstochowskiej. W pierwszej połowie XIX wieku jak najbardziej uzasadniona jest już słynna inwokacja Mickiewicza, związanego mocno z Wilnem. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. W wileńskim kościele świętej Teresy w sąsiedztwie kopii obrazu Ostrobramskiego nie bez powodu wisi obraz częstochowski. Wśród wotów zawieszonych w kaplicy Ostrobramskiej zobaczyć można i podobizny Matki Boskiej Częstochowskiej. Tak jak na odwrót, niejeden ryngraf z Matką Boską Ostrobramską dostrzeże się w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Związek dwóch narodów, zapoczątkowany wspólną dynastią, wzmocniony postanowieniami Unii Lubelskiej, wzbogacił się o element nadprzyrodzony, wyrażony kultem jednej pani. Podczas pożaru Wilna w roku 1711 drewniana kaplica w Ostrej Bramie spłonęła, ale karmelici zdążyli wcześniej przenieść obraz do kościoła świętej Teresy. Wkrótce wybudowali oni nową murowaną kaplicę i cudowny obraz, uznany oficjalnie za takowy przez papieża Klemensa XIV w roku 1715, powrócił na swoje miejsce. Gdy w roku 1794 Rosjanie zajęli Wilno, mur otaczający miasto został zniszczony, ale Ostra Brama pozostała nietknięta. W roku 1844 carat skasował zakon karmelitów i opiekę nad sanktuarium przejęli księża diecezjalni. Po powstaniu styczniowym generał gubernator Murawiew próbował zamknąć kaplicę i przekazać obraz prawosławnej cerkwi. Planu tego jednak nie zdążył zrealizować. Zmieniono jedynie napis na kaplicy z roku 1828 „Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się” na język łaciński, żeby nie drażnić innowierców. Dzięki staraniom arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, a za zgodą papieża Piusa XI w roku 1927, Matka Boska Ostrobramska została ukoronowana. Można zapytać, dlaczego tak późno w stosunku do koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, ale w ciągu całego wieku XVII sławniejszy od Ostrobramskiego był na Litwie obraz Matki Boskiej Strok.
Do niego pielgrzymował w roku 1611 ksiądz Piotr Skarga i ten obraz jako drugi w Polsce po częstochowskim został koronowany. Na koronacji Matki Boskiej Ostrobramskiej obecni byli prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski, który spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze w Wilnie. Wśród wotów w kaplicy jest i jego: dzięki ci, Matko, za Wilno, za możliwość przyłączenia go do Polski w roku 1922. W Wilnie na cmentarzu na Rossie zostało też jego serce pochowane w grobowcu jego ziemskiej matki na wprost bramy z kapliczką Matki Miłosierdzia. W latach 1931-1932 dokonano remontu kaplicy i na nowej dębowej boazerii umieszczono same srebrne wota, tworząc w ten sposób srebrne płaszczyzny na wszystkich ścianach. Tych wot jest około 8000. Najstarsze opatrzone datami pochodzą z roku 1802. Od roku 1849 wisi niezmiennie w dolnej części obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej wotum szczególne, duży srebrzysty księżyc, który stał się nieodłączną częścią cudownego wizerunku. W roku 1932 powrócono do polskiego napisu na zewnątrz kaplicy, ale od 50 lat jest on znowu łaciński. Czasy się zmieniają, ale stosunek do Matki Boskiej Ostrobramskiej jest zawsze jednakowy. Ja pamiętam, kiedy przyjeżdżałem tutaj w czasach sowieckich, kiedy rzeczywiście kościoły były zamknięte, to żaden komunista nie śmiał zamknąć obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ona i w tamtych ciężkich czasach, w tym 50-leciu okupacji sowieckiej tutaj Litwy, Matka Boska Ostrobramska była zawsze opatrznością i radością wszystkich mieszkańców tej ziemi. A teraz szczególnie, teraz kiedy Litwa odzyskała niepodległość, to ta Matka Boska Ostrobramska jest właśnie patronką nie tylko Polaków, nie tylko jest radością dla mieszkańców Wilnszczyzny, ale także i dla Litwinów. To przede wszystkim Litwinów odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II 4 września 1993 roku w Wilnie, przybywając również do Ostrej Bramy, gdzie modlił się przed obrazem Matki Miłosierdzia. Matka Boska Ostrobramska jest jednym z jego ulubionych wizerunków maryjnych. Gdy został wybrany na papieża, watykańska kaplica Matki Bożej Miłosierdzia była jednym z pierwszych miejsc, do których skierował swe kroki. Ludzie przychodzą, niemało przychodzą, bo nie tylko tutaj z Litwy, ale i z Polski, z Białorusi, z Łotwy. I w ogóle dużo mamy tych pielgrzymów. Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej miał też od początku charakter ekumeniczny. Modlili się przed nim nie tylko wyznawcy obrządku łacińskiego, ale również greckiego, a nawet prawosławni. Dopiero późniejsze dziesięciolecia, które przyniosły zatargi i animozje, a także wojny na tle religijnym, doprowadziły do sytuacji, że ludzie żyjący razem stali się wrogami. Obecnie zaczyna się to zmieniać i duch ekumeniczny znowu zdaje się gościć w Ostrej Bramie, tym bardziej, że poprzez Kościół Świętej Teresy sąsiaduje ona z jedną z prawosławnych cerkwi w mieście, gdzie naszą ekipę, nie ukrywającą celu swego pobytu w Wilnie, przyjęto życzliwie. Cerkiew nosi wezwanie Świętego Ducha. Wybudowana została w latach 1749-1753, a w jej podziemiach spoczywają szczątki legendarnych świętych męczenników litewskich Antoniego, Jana i Eustachego. Yeah.
Dziś jakraz rozpoczynamy nabożeństwo do Matki Najświętszej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Te nabożeństwa będą i po litewsku, i po polsku. Dziś jakraz o 5 godzinie po polsku rozpoczynamy, o 7 wieczorem po litewsku. Te nabożeństwa będą trwać przez całą oktawę. Takie samo święto jest 16 listopada. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, Matko Boska Ostrobramska z orłem i pogonią, Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy, Matko Boska Ostrobramska z Wileńskiej ulicy, Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza, Matko Wilnian, ta z Hejnału, z katedralnej wieży, Matko z wierszy Adamowych, z filareckich pieśni, Matko tych, co we wrześniu ginęli przy Twej bramie, Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich, Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich, Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino, tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino, Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem, Matko Boska miłosierna dla tych, którzy cierpią, Matko w niebie królująca, ku której stęsknione kroczą marszem już ostatnim ostatnie plutony. Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną. Daj nam dojść do Twego nieba poprzez ostrą bramę. Aczkolwiek jest to Galeria Polska, jak mamy w tytule, która służy promocji polskim autorom, to plastyka jest tą dziedziną sztuki, która zbliża ludzi niezależnie od narodowości. My swoją polskość postrzegamy w kontekście realiów litewskich. Dlatego do tej galerii przychodzą twórcy innych narodowości prócz Polaków, a mianowicie Litwini, Białorusini, Rosjanie, a Wilno jest terenem bardzo wielonarodowym i cieszymy się, że w tym kontekście najlepszych nazwisk twórców w tym mieście mamy również bardzo dobrą reprezentację, że tak powiem, naszych plastyków. Ostra brama należy do tych tematów najbardziej wileńskich i praktycznie każdy z twórców ma cykle prac albo poszczególne prace poświęcone temu miejscu. Takie prace znajdziemy i u Ryszarda Filistowicza, i u Jana Jankowskiego, i u Jarosława Rokickiego. Jeśli chodzi o malarzy litewskich, to u Romualdasa Stasiulisa jest bardzo często spotykane w różnych postaciach, bo to jest malarz, który przede wszystkim przedstawia architekturę Wilna. Ponadto Ostra Brama jest obecna w malarstwie Stanisława Zielonki i wielu, wielu, wielu innych malarzy. Ostra Bramę znajdziemy w maleńkich miniaturach, bardzo kosztownie zrobionych i w dużych plutnach. Ostra Brama to jest sama architektura Wilna o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku, ale również sam wizerunek matki, przedstawiany poprzez osobowość artysty w różny sposób. I przyznam, że ta tematyka nie tylko cieszy się wielkim powodzeniem, ale i bardzo wzrusza.
Mój pierwszy tomik poetycki, który powstał w roku 1990, a więc w czasie, kiedy można było już Polakom drukować wiersze i wydawać w postaci książkowej, otrzymał tytuł W ostrej bramie. O szyby kaplicy zamglone deszcz srebrem dzwoni. W wyżlobieniu schodów ciepło wczorajszych pielgrzymek nawet w kamieniu przetrwało. W tysiącach wotów wdzięczność, co ile to już razy przekroczyła średniowieczną bramę, po świecie się rozeszła z dobrym słowem, nadzieja pozostała. I po niewierku niezłamana wiara i skrzyżowanych dłoni spokój, łza renesansu słodka na policzku matki i moja prośba najskrytsza. O szyby kaplicy zamglone deszcz srebrem gęsto dzwoni, do litewskiego Boga w modlitwie nieśpiesznej tonie. W półmroku lśni korona tej, co w opiece Wilno trzyma i razem mnie z tym miastem, moim i nie moim. Do Białegostoku przywędrował ten kult przyniesiony przez arcybiskupa Jałbrzychowskiego, który został właściwie zmuszony do opuszczenia Wilna, przybył do Białegostoku w 1945 roku. Wtedy przywiózł obraz Matki Bożej Miłosierdzia, mniejszych rozmiarów, nie ten, który tutaj jest w tej chwili. I wtedy odbywano tutaj takie uroczyste nabożeństwa, nazywane nabożeństwem opieki, tak jak w Wilnie się to nazywało. Dopiero w 1975 roku księża nasi złożyli taki dar biskupowi Gulbinowiczowi, który wtedy był administratorem apostolskim diecezji w Białymstoku, w postaci obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, który jest kopią obrazu ostrobramskiego namalowany. Ten obraz został przez Lucję Bałzukiewicz w 1927 roku, kiedy była koronacja obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie. I ten obraz pozostał w diecezji. W 1977 roku została zbudowana kaplica, przed którą stoimy, tylko nieco w innej formie. A w 1995 roku, 5 czerwca, został ten obraz ukoronowany papieskimi koronami. Tęsknota do Matki Boskiej Ostrobramskiej u wilnian przesiedleńców może być tak silna, że odtwarzają oni ostrą bramę tam, gdzie teraz mieszkają. Pierwszym naszym przykładem jest kaplica ostrobramska przy kościele Matki Bożej Ostrobramskiej na osiedlu Wieczysta w Krakowie. Cały kompleks kościelny wybudowali 4 lata temu pijarzy, a przedmiotem kultu są tu 3 obrazy, kopie wileńskiego oryginału, z których 2 pokazujemy. Skarżyska kamienna leży na terenie diecezji radomskiej, gdzie ordynariuszem diecezji jest ksiądz biskup Edward Materski, który pochodzi z Wilna. Urodził się w Wilnie i to do niego zwrócili się ci, którzy swoją młodość spędzili w Wilnie, a potem musieli opuścić ukochane Wilno z prośbą, aby przybliżył im teraz na starsze lata ostrą bramę i Matkę Bożą Miłosierdzia. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, pasterz diecezji zdecydował, że właśnie tutaj, w Skarżysku Kamiennym, zostanie wybudowana wierna replika ostrej bramy z Wilna. Budowę rozpoczęliśmy 31 maja 1988 roku. Natomiast 22 października 1989 roku w tym sanktuarium odbyła się już pierwsza msza święta i niejako otwarcie tego sanktuarium. Tej pierwszej mszy świętej i intronizacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, dla którego bliska jest Matka Boża Ostrobramska. I od tamtego momentu rozpoczęły się tutaj pielgrzymki. Zaczęli przyjeżdżać ludzie. Przybywa bardzo wiele pielgrzymek z całej Polski, a także spoza jej granic. W tym sanktuarium modlili się wszyscy księża kardynowie polscy. Tutaj modliło się bardzo wielu księży biskupów.
Wielką czcią otaczają swoją Matkę Boską Ostrobramską mieszkańcy Skarżyska Kamiennej, ofiarowując jej liczne wota, których na ścianach kaplicy jest w tej chwili około 900. Wyróżnione zostało wotum dar Polonii z Chicago, złota róża, która wisi z boku obrazu. Zdjęciami i wierszem z albumiku, który ukazał się nakładem Prężnego Wydawnictwa Polskiego w Wilnie, żegnamy Ostrą Bramę. Reminiscencje. Królowej z Jasnej Góry chyba nie urażę, że panna z Ostrej Bramy bliższym mi obrazem. Nie patrzy po królewsku z dziecięciem ułona, lecz z kaplicy przegięciem głowy pochylona spogląda w serce ludu, co jest jej dziecięciem, witaj panno śpiewając z serdecznym przejęciem. I widziałem, jak drgały w świec blasku powieki, gdy lud tłumnie przychodził w wieczór na opieki. I kiedy się oddawał pod twoją obronę, ty go rąk skrzyżowaniem garnęłaś do łona. W końcu powiem po prostu, na pewno nie skłamię, że najłatwiej się było modlić w Ostrej Bramie.